Dzień dobry, witam Państwa z przepięknej, przemiłej restauracji Delagio w Rynku Świdnickim, ale nasza dzisiejsza rozmowa, którą będę prowadziła z panem Januszem Coleckim, wcale nie będzie należała do najbliższych, tak przynajmniej mniemam. Witam serdecznie pana, panie Januszu. Dawno się nie widzieliśmy. Pamiętam pana z dawien dawna. Był pan w 98 roku wiceprezydentem Świdnicy. Tak, w 98. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor. W 98 zakończyłem tą misję. Zakończył pan. Ale radnym misję. Jestem do tej pory, tak, 22 lata. I jak w tej Radzie? Zna pan to miasto od podszewki, prawda? No myślę, że znam. Może od podszewki to nie, bo wszystkiego nie można wiedzieć, natomiast myślę, że znam je na wystarczającym poziomie, żeby wiedzieć, co mu jest potrzebnego i co go boli. Mm-hmm. A co bolało tych, którzy pana z członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Świdnicy odwołali? No, pani redaktor, trzeba by było ich zapytać. Ja natomiast wiem, co mnie bolało. Mm-hmm. Bolało mnie to, że nie mogę podpisać umowy na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości za połowę ceny, bo po prostu zadziałałbym na szkodę tej spółdzielni, a jest to majątek spółdzielców. Oni płacą za pracę i należy tą pracę wykonywać rzetelnie i dla dobra spółdzielni. No wiadomo, panie Januszu, no tak sobie tutaj rozmawiamy, a znamy się bardzo długo i ja tu widzę ten przekąs na pana twarzy. Rzecz dotyczy starych, dawnych czasów, ponieważ kwestia związana ze sprzedażą tej działki zaczęła się bodajże w 2015 roku w grudniu, dobrze? Tak, to znaczy ja znam tą historię, ja pracuję dopiero od kwietnia 2016 roku, więc to, co się stało na początku, ja za to nie odpowiadam, nie miałem na to zupełnie wpływu. Historia zaczyna się w grudniu 2015, kiedy lokalny deweloper prowadzący działalność opartą na rachunku ekonomicznym, więc wie ile co jest warte, składa ofertę tak do spółdzielni, mówiąc, że zapłacę wam za działkę o wielkości dokładnie 6119 metrów na osiedlu młodym, czyli bardzo dobrym miejscu do lokalizacji budownictwa deweloperskiego wielomieszkaniowego. I rozważę dać wam za tą działkę 1 200 000. Oczywiście musimy jeszcze porozmawiać. Nie wiem, czy zarząd z nim rozmawiał, natomiast wiem, że przygotował przetarg na dzień 4 lutego i oszacował wartość tej działki jedynie na 600 tysięcy z małym haczykiem. Zaraz. Czyli prywatny deweloper, prywatny przedsiębiorca daje 1 200 000, mija 3 miesiące i spółdzielnia wycenia grunt na połowę mniej. No znów powtarzam, trzeba pytać, bo prezesem jest ten sam prezes, który był wtedy. No moim zdaniem, jeżeli ja mam wycenę nawet sprzed 5 lat, która mówi 1 260 000 sprzed 5 lat, a teraz mi wycenia to na 600 bodajże 13 tysięcy ta końcówka, no to coś jest nie tak, dlatego że tak ceny się nie zmieniły przez te lata, a ponadto wycena jest tylko jakąś tam subiektywną opinią kogoś, kto szacuje, w słowie szacuje mieści się, że częściowo opiera się to na jego wiedzy, a częściowo na zgadywaniu. Natomiast jeżeli deweloper mówi 1 200 000, no to on musi na tym zarobić, on po prostu wie, że to jest warte 1 200 000. To jest dziwne, bo moim zdaniem... Ale zarząd spółdzielni tego nie wie. Chyba nie wiedział, bo moim zdaniem przed ogłoszeniem przetargu, jeżeli była jedna wycena na 1 200 000 z hakiem, druga 600 z hakiem i deweloper mówi 1 200 000, to wtedy była to chwila na zastanowienie się, ile ona jest warta. Można było wtedy zapytać biegłych rzeczoznawców majątkowych, stowarzyszenie mają i wtedy orzekają. Można było podzwonić po różnych pośrednikach, etc. i się dowiedzieć, z łatwością można się było dowiedzieć. Natomiast przetarg ogłoszono za, przyjmując cenę 600 tysięcy złotych z hakiem. Przychodzi jesień 2016 roku i pan absolutnie nie zgadza się na taki obrót sprawy i nie chce pan takiej umowy podpisać. No nie mogę podpisać, raz, że działałbym na szkodę spółdzielni.
kodeks karny przewiduje takie zachowanie, już pomijam sprawy moralne, prawda, no bo ktoś, kto zarządza, musi pilnować pewnych standardów, bo inaczej nie powierzy mu nikt zarządzania, no nie da pani komuś 100 zł, żeby je zgubił albo sprzeniewierzył, prawda, no musi pani mieć to zaufanie, natomiast... A kto wygrał ten przetarg za te 600 tysięcy? No ja nie mogę mówić kto, natomiast jest to wykonawca, który w kółko wygrywa przetargi w spółdzielni. Od lat. W kółko wygrywa przetargi. Czyli jednak luty 2016 roku spółdzielnia uznaje, że wycena nieco ponad 600 tysięcy to jest zupełnie adekwatna kwota do... Nie, ogłasza przetarg. I ogłasza tak przetarg, jest. Tak. Ogłasza przetarg. Przetarg wygrywa ten... No nie powiem, kto ma być. No ma po wygrać, drodze tak? są jeszcze inne nieprawidłowości, mianowicie regulamin przetargów spółdzielnianych mówi, że należy między innymi ogłosić to w prasie krajowej, kiedy wartość przetargu przekracza 500 tysięcy złotych. Takiego ogłoszenia według mojej wiedzy nie było. Ponadto no, staranne działanie wymaga, aby tego dewelopera, który jest zainteresowany, powiadomić o tym przetargu. Natomiast tego, który daje 1,200,000. Tak, natomiast on twierdzi, że otrzymał wiadomość po przetargu. Wysłano i faktycznie jest to prawdopodobne, dlatego że zawiadomienie pieczątka kancelaryjna spółdzielni nosi datę 29 stycznia, to był piątek, była sobota, niedziela, a 4 lutego było otwarcie ofert. Także całkiem możliwe, że nie dostał tego. No, skoro twierdzi, nie mamy podstaw mu nie wierzyć. Pan nie podpisuje tej umowy. No nie podpisałbym, bo... No to... i spotyka pana za to kara. No właśnie niezasłużona, bo raz, że... A to jest kara? No trudno mi... No tak to odbieram, no bo... Albo jeżeli ktoś coś robi, to albo się go za coś tam chwali w jakiś sposób, albo się go gani. No, jeżeli kogoś się odwołuje w taki sposób, jeszcze w sposób mafijny, w kapturach, kiedy ja nie mogę nic powiedzieć na ten temat, bo wyproszono zarząd, przedstawiono powód, utrata zaufania, bez konkretów, żadnych konkretów i przy proteście innych członków rady przegłosowano, prawda? No i dziękujemy panu, pan A na już czym, jest odwołany. Na czym opiera się ten argument dotyczący utraty zaufania? No właśnie, nie znam tego argumentu. Natomiast w dyskusji, która się wywiązała gorąca na tej Radzie, kiedy mnie odwołano, to wiem już z relacji członków Rady, którzy mnie bronili, mówiono o tej działce, że nie chciał podpisać. Także druga rzecz, pani redaktor, jeżeli ktoś pisze utrata zaufania i niewykonywanie uchwał organów spółki i wniosków, no to ja sobie nie przypominam, żebym czegoś nie wykonał poza tym. Mówimy też o sprawach poważnych, prawda? No to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, bardzo poważna. Dobrze, co będzie teraz dalej? Dalej będzie, ja jestem radnym, więc tak, uważam, że w ogóle odwołanie jest niezgodne z prawem. Mój adwokat już skierował pismo do spółdzielni z żądaniem uchylenia tej uchwały, natomiast jednocześnie mam zawartą umowę o pracę, więc żeby rozwiązać z radnym umowę o pracę, spółdzielnia zwróciła się do Rady Miejskiej Świdnicy o rozwiązanie ze mną umowy i ma pani przed sobą no moją tak, odpowiedź tak. do komisji rewizyjnej w tej sprawie. Odpowiedź jest bardzo obszerna. I tak, tak, i nie, bo pierwsza strona jest streszczeniem, potem zamieściłem tam poszczególne chronologicznie ułożone wydarzenia i również załączniki. Wśród tych załączników są pisma, które pisałem do Rady Nadzorczej. Mój pierwszy niepokój objawił się tym, że napisałem do Rady Nadzorczej, że są dwie wyceny, w których jedna mówi, że działka jest warta po 206 zł za metr, a druga jedynie po 100. Stwierdziłem, że te ceny są za małe i to jest w ogóle niepokojące, żeby Rada to sprawdziła. Komisja rewizyjna dokonała takiego sprawdzenia, ale zrobiła to w sposób moim zdaniem niewystarczający. Wybiórczo potraktowała pewne informacje, pewnych rzeczy pewnie nie wiedziała na dany moment, bo to, co komisja wie, zależy od prezesa. Posiedzenia odbywały się w gabinecie prezesa pod jego okiem, a mnie w ogóle nie zaproszono, żebym mógł wyjaśnić. Także powstała taka opinia, jaka powstała, która stwierdza, że wszystko jest w porządku, nie ma niczyjej winy i wszystko jest ok.
Wobec takiego postawienia sprawy ja na Radzie Nadzorczej w lipcu oświadczyłem, że ja nie podpiszę tego, bo uszczupiłbym majątek spółdzielni o 600 tysięcy złotych, tym samym naraziłbym się na przekroczenie właśnie artykułu 290 kodeksu karnego, który mówi o utracie zaufania, kiedy ktoś zarządzając cudzym mieniem powoduje uszczuplenie tego majątku. I w przypadku znaczącej szkody, jest to znacząca szkoda powyżej 200 tysięcy złotych, za współudział w czymś takim grozi do 5 lat więzienia i temu podmiotowi przysługuje prawo żądania ode mnie odszkodowania. Czyli poza aspektem moralnym było to niewykonalne. Było to niewykonalne. A jednak domagano się tego od pana. Natomiast w związku z tym, że niezgodnie z prawem wzięto zadatek, w ogóle nie powinno być przetargu, bo oni najpierw zrobili przetarg, podpisali umowę przedstępną, a dopiero potem uzyskali uchwałę zgromadzenia spółdzielców, które jest władne do decyzji, co sprzedać, a co nie, jeśli chodzi o grunta. Czyli proszę zauważyć, najpierw procedura sprzedaży, umowa przedstępna z wzięciem zadatku, a potem dopiero uchwała walnego zgromadzenia. No wszystko postawione na głowie. Napisałem więc w moim oświadczeniu do Rady, że jeżeli Rada nie zgadza się z moim punktem widzenia, to zgodnie z artykułem 58 prawa spółdzielczego niech deleguje członka Rady, który podpisze tą umowę, skoro nie zgadzają się z moim punktem widzenia. I faktycznie w sierpniu Rada delegowała takiego członka, następnie sierpień przeleciał, ten członek nie podpisał tej umowy, a wziął wynagrodzenie, po czym w październiku mnie odwołano. Panie Januszu... Przepraszam, panie redaktor, znów delegowano go na 3 miesiące. Tu jest naprawdę tak dużo znaków zapytania. Bardzo dużo. Tak, tyle bardzo. Właśnie niedomówień. A gdyby pan to miał jednym zdaniem, taką klamrą spiąć, co to jest? Powiedziałbym tak, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Świdnicy, chcąc zachować się przyzwoicie, powinnaś unieważnić ten przetarg i wrócić do podstaw, do prawa, do przyzwoitości. To tego powinna zrobić. Ja nie chcę krytykować tej rady, bo 5 osób jest tam bardzo świadomych i te osoby właśnie prezentują mój pogląd. Natomiast część rad jest nową radą i ona jest jeszcze zdezorientowana i myślę, że trochę pobłądziła i liczę na to, że weźmie sobie do serca pewne rzeczy, przemyśli i naprostują jeszcze tą sprawę. Natomiast gdyby tak się nie stało, pani redaktor, tak, właśnie, to miasto Świdnica ma prawo pierwokupu tego gruntu i wystosowałem w tej sprawie interpelację do pani prezydent Moskal-Słaniewskiej, żeby skorzystała z tego prawa pierwokupu, bo kupując za 600 tysięcy, za chwilę sprzeda za 1 200 000 i mamy czysty zysk do budżetu 600 tysięcy złotych, prawda? I teraz biorąc pod uwagę, że ci spółdzielcy, to jest bardzo duża spółdzielnia, tam jest 6,5 tysiąca członków, jest też mieszkańcami tego miasta, to nawet jeżeli ten zarząd i ta część rady zrobi to, co zrobi, to przynajmniej te pieniądze zostaną spożytkowane na cele publiczne. Czy pani prezydent się przychyli? No ja myślę, że pani prezydent jako osoba bardzo zdroworozsądkowa inaczej nie może postąpić, bo no, byłoby to dziwne zachowanie. Ja jestem pewien, że na pewno skorzysta z prawa pierwokupu. Dla dobra miasta. No właśnie, o to dobro nam właśnie chodzi. Ale rzeczywiście. Dobrze. Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. Będziemy sprawie się przyglądać, będziemy pytać prezesa, być może jeszcze dzisiaj spróbujemy zapytać i będziemy informować naszych telewidzów. Dziękuję. Pani redaktor, jeszcze ostatnie zdanie. Dziękuję za tą rozmowę, bo okazuje się, że są sytuacje, gdzie ta czwarta władza jeszcze coś może w sprawie zrobić. A to ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za zaufanie. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za zaufanie. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Januszem Soleckim i teraz już nie wiem, jak pana tytułować. Czy jeszcze obecnym, czy już nie członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Pani redaktor, ja powiem tak. Prezydentem się bywa, prezesem się bywa, człowiekiem się jest albo nie.